Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Emertany Archolos. Moi drodzy, jest to prawdopodobnie 61 odcinek. My dzisiaj udajemy się do siedziby magów, ponieważ jestem ciekawa, czy odblokuje nam się jedno z zadań. Więc spróbujmy coś tutaj zaradzić. Krocz w świetle. Okej, widzę, że nam się nie odblokuje to zadanie, ponieważ poprowadziliśmy inaczej wątek z Runarem. Więc dobrze, zostawiamy to tak jak jest. Ogólnie Runar wybaczył nam, jeżeli o to chodzi. Ja kiedyś chyba wam to pokazałam, albo zrobiło się to poza odcinkiem, więc tego nie widzieliście. Ale chłop ogólnie może mnie uczyć walki bronią jednoręczną. Jeszcze chciałabym zajrzeć do Kandaka, jak już tutaj jestem, ponieważ on powinien mieć dla nas teraz jakieś zadanie. Jest trzeci rozdział. Pozwól, że cię o coś zapytam, chłopcze. Wierzysz w Inosa? Oczywiście. Tu się świetnie składa. Potrzeba mi kogoś młodego, energicznego i z wiarą w sercu. Jak pewnie widzisz, na tej wyspie panuje dziwny zwyczaj. Pod kościołem rozstawiony jest kram, na którym zwykły prostak próbuje oszukać ludzi na sprzedaży posążków Inosa. Od mojego przybycia na Archolos nie dawało mi to spokoju. Próbowałem prosić w modlitwie o spokój dla swego umysłu, ale z każdym dniem czuję, jak coraz większy żar rozpala me serce. Trochę tak, jakby sam Inos chciał, bym interweniował w tej sprawie. Co gorsza, parę dni temu, gdy wróciłem rano pod kościół, jak spod ziemi pojawił się tutaj kolejny stragan. Postanowiłem wtedy, że ukrócę ten proceder. Oszukuję, ludzie chyba widzą, co kupują. Czemu czegoś nie zrobisz w tej sprawie? Uwierz mi, próbowałem. Niestety, próba, na którą zostałem wystawiony, jest większa niż początkowo przypuszczałem. Chciałem podejść do straganu i uświadomić ludziom, że są wprowadzani w błąd. Oni jednak zamiast mnie spokojnie wysłuchać, zaczęli się przekrzykiwać, że nawet paladyn chce zakupić dla siebie taki posążek. W ciągu kilku chwil zbiegło się tylu mieszkańców, że prawie się tam taranowali. Od tego momentu nie zbliżam się do tych oszustów i ich figurek. A próbowałeś rozmawiać z magami? Próbowałeś rozmawiać o tym z magami? To była jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiłem. Odpowiedzieli mi jedynie, że nie widzą nic z tym złego. Według nich posążki pozwalają nawet prostym biedakom mieć namiastkę i nosa przy sobie, co ułatwia szerzenie wiary. A ty się z tym nie zgadzasz? Paladyn nie może sprzeciwić się woli maga ognia. Ale? Ale ty nie jesteś paladynem. I wiem, że cała rada magów ognia z tym Xardasem na czele byłaby temu przeciwna. Właśnie dlatego musimy coś z tym zrobić. Jest mowa o Xardasie. Możemy dopytać. Xardas? Xardas to przywódca Kręgu Ognia. To jedna z najpotężniejszych i najmądrzejszych osób w całym Królestwie. Od dłuższego czasu prawie nikt go nie widuje. Wszyscy mówią, że przesiaduje całymi dniami w bibliotekach rozsianych po całej Myrtanie i Nordmarze, by znaleźć sposób na ostateczne rozwiązanie wojny z orkami. Przynajmniej tak było, gdy opuszczałem kontynent. Jeśli się nie pospieszy, to jeszcze wygramy tę wojnę wyłącznie przy pomocy naszych broni z magicznej rudy i magii runicznej. Chłopcy z Vanguardu już o to zadbają. Chyba, że upadnie magia run. Haha, Gothic 3. Pomogę ci. Od czego mam zacząć? Właśnie na taką postawę liczyłem. Najlepiej, jeśli zaczniesz od wypytania tego całego Mylora o szczegóły jego interesu. Skąd bierze te figurki? Czy ma wszystkie potrzebne pozwolenia? Czy sam jest chociaż wierzący? Gdy tylko uda ci się coś ustalić, wróć do mnie. Dobra, złote innosy, nowe zadanie. Mylor. Hey. Paladynowi Kandakowi nie podoba się wasz handel posążkami innosa.
O bogowie, znowu to samo. Ile razy mam powtarzać? Handluję legalnie! Wiem, że jest paladynem i ma już swoje lata. Ale jeśli dalej będzie mnie nękał, będę musiał porozmawiać z wodzami. Masz wszystkie potrzebne pozwolenia? Jeśli aż tak na tym ci zależy, możesz udać się do Mateja i dopytać cię o wszystkie moje dokumenty. Proszę bardzo, zmarnuj trochę swojego czasu. No dobra. Skąd bierzesz swoje figurki? Wszystkie moje posążki są wykonane z najwyższej jakości materiałów przez doświadczonych i dobrze opłaconych pracowników. Następnie są bardzo ostrożnie pakowane, by dotarły na moje stoisko w doskonałym stanie i wysyłane drogą morską na samo Archolos. Tam je odbierają tragarze, dostarczają do mnie i ostatecznie, za kilka złotych monet, każdy może się cieszyć własnym wizerunkiem Inosa. Mhm. O co chodzi z tym drugim straganem? Ten cały Kantak zaczął robić taki szum o złote Inosy, że nie tylko klienci się tym zainteresowali, ale i konkurencja. Początkowo cieszyłem się. Sprzedawałem więcej figurek w ciągu dnia niż przez ostatni tydzień. Ale pewnego razu pojawił się Groen ze swoim stoiskiem. Jak gdyby nigdy nic, zaczął sprzedawać dokładnie to samo co ja, twierdząc, że moje towary są podrabiane. Co gorsza, gdy dowiedział się, skąd biorę swoje figurki, zaczął rozgłaszać, że nie jestem patriotą, bo nie pozwalam zarabiać obywatelom Archolos. On również ma pozwolenie od magów i urzędu? Dokładnie. Nie wiem, jak do tego doszło, ale w przeciągu kilku dni zdobył wszystkie pozwolenia. Próbowałem porozmawiać o tym z magami, że jestem bezpodstawnie oczerniany. Obiecali przyjrzeć się tej sprawie. Magowie nie mają nic przeciwko? No ależ skąd? Wręcz przeciwnie. Są bardzo zadowoleni, że przyczyniam się do szerzenia wiary w naszego Boga. I tylko dlatego nie widzą w tym nic złego? Chłopcze, szczegóły kontaktów z magami nie powinny być twoim zmartwieniem. No dobra. Jeśli w twoim sercu... Jasne, jasne. Kandak gdzieś zniknął. Witaj. Czy jesteś zainteresowany zakupieniem pięknego posążka Inosa? Nie tylko ozdobi twój dom, ale będzie też trzymał z daleka wszelakie pomioty Beliara. Nigdzie nie znajdziesz piękniejszych Inosów niż u mnie. Mhm. Nie jestem zainteresowany. Jak sobie chcesz, ale pamiętaj, Inos miłuje jedynie szczodre sługi. Mhm. Ładne stoisko sobie tutaj urządziłeś. Prawda, nie mam na co narzekać, ale to i tak dopiero początek. Planuję rozwinąć ten interes. Jeszcze kilka lat i moje posążki będą sprzedawane w całej Myrtanie. Na pewno. Masz wszystkie potrzebne pozwolenia? Dopiero co wyszły spod pióra samego Mateja. Zobaczmy. Trochę mnie to kosztowało, ale było warto. Dzięki nim mogę w pełni legalnie prowadzić stoisko na terenie miasta Archolos bez obaw, że ktoś z urażonymi uczuciami religijnymi rozkaże mi się wynieść. Czym różnią się twoje towary od tych sprzedawanych przez Mylora? Przyjacielu, czym one się nie różnią? Moje figurki są wykonywane jedynie ze specjalnie wyselekcjonowanych materiałów, dobranych i przetworzonych przez najlepszych rzemieślników. Mylor opowiedział mi podobną historię. A czy wspomniał o tym, że wszyscy rzemieślnicy tworzący moje posążki pochodzą z Archolos i poprzez kupowanie moich produktów wspierasz lokalny handel? Mylor za to sprowadza te swoje podróbki niskiej jakości z Korinis czy innej portowej wiochy. Lokalni rzemieślnicy. Masz kogoś konkretnego na myśli? Ja jestem od handlowania. Nie znam imion wszystkich osób, które wytwarzają moje towary. Doglądaniem dostaw, ze względu na swoje dobre kontakty z rzemieślnikami, zajmuje się Dima. Możesz z nią porozmawiać i zapytać o szczegóły. Nie mam nic do ukrycia, w przeciwieństwie do tego niepatriotycznego Mylora. Mhm, jasne. Pamiętaj. Weź se daj siana. Zajrzę jeszcze do niego na chwilę, Mylor. Z tobą już nic. Kandak. Kandak chyba poszedł do kościoła, coś czuję. Czy nie? No nie, nie ma go tutaj. Tu jest pan Grabasz. Tutaj już nic nie ma, dobra. To co? Myślę, że możemy spróbować udać się i do Dimy, i do Mateja.
Oczywiście, no tak jak pomyślałam sobie na samym początku, no Dima się zajmuje tym. A może Kandak po prostu wrócił do siedziby? Bo już w sumie się wieczór zrobił. Okej, mogę go okraść. O sprawy nie będziemy... O kurde, zniszczenie złamiał. Dobra, to co? Najpierw może pójdziemy do Dimy, a później do Mateja. Chociaż do Mateja będzie teraz bliżej, a później do Dimy. Myślę, czy coś mamy do załatwienia u Gildii Kupieckiej, ale wydaje mi się, że chwilowo nie. Więc zajrzymy najpierw do Mateja. Witaj, Mateju. Przyszedłem w sprawie dokumentów. Czyż to nie nasz nowy obywatel? Jeszcze cię nie wrzucili do fosy za brak kultury osobistej? Czego potrzebujesz tym razem? Chcę sprawdzić, czy Mylor posiada wszystkie potrzebne zezwolenia, by handlować złotymi innosami. Złote innosy? Czemu nagle wszyscy o nich mówią? Sam próbuję się tego dowiedzieć. W urzędzie miejskim? Jak to w urzędzie miejskim? Wgląd w dokumenty swoje kosztuje. Ile tym razem? 25 sztuk złota. No to na luzie. Proszę, oto zapłata. Zaczekaj moment. Pozwolenie ma już dobrych kilka lat, ale wciąż nie wygasło. Nie widzę więc żadnego powodu, aby nie mógł kontynuować swojej pracy. Jeśli będziesz z nim rozmawiał, przekaż mu, że powinien mnie odwiedzić w najbliższym czasie. Z pewnością nie chciałby zapomnieć o przedłużeniu swojego zezwolenia. Mhm. Szkoda, że nie mogę zapytać o tego drugiego gościa, czy na pewno ma pozwolenie, czy nie zostało podrobione. Bo to powinno chyba być dosyć, wiecie, ciekawe. Spróbujmy jeszcze porozmawiać z Dimą na ten temat. Słyszałem, że pozyskujesz złote innosy dla Groena. Tak? Kto ci tak powiedział? Groen. No tak, wszystko jasne. Ten człowiek niczego nie potrafi zachować dla siebie. Staram się od jakiegoś czasu rozszerzyć swoją działalność, a handel tymi figurkami wydawał się bardzo opłacalny. Nikt nie wie dlaczego, ale nagle wszyscy zaczęli się nimi interesować. Musiałam znaleźć tylko kogoś, kto będzie mi je mógł dostarczyć w odpowiedniej cenie. Możesz się podzielić ze mną tą wiedzą? Taka wiedza swoje kosztuje. Nie mogę być jak Groen i ryzykować, że ktoś wygryzie mnie z interesu. Mogę chociaż wiedzieć, po co ci ta informacja? Powiedz mi po prostu, ile chcesz za tę informację. Widzę, że jest to dla ciebie bardzo ważne. Dobrze, nie będę cię w takim razie wypytywać. 100 sztuk złota, a ja podaję imię i miejsce. Nic więcej. Towar dostarcza mi Mures. Nie wiem jednak, gdzie go możesz znaleźć. Zawsze to on znajdował mnie lub porozumiewał się poprzez posłańca. To on dostarcza dla mnie złote i nosy. Nic więcej nie wiem. Mures? Kim jest Mures? Cholera. To co, może byśmy spróbowali wrócić do panów... A może by magów jeszcze wypytać? Złote i nosy. Dima powiedziała, że skupuje innosy od człowieka imieniem Mures. Nie wie jednak, gdzie mogę go znaleźć, albo nie chce mi tego powiedzieć. Może pracownicy od wyładunku towarów ze statków powiedzą mi coś więcej. Matej za drobną opłatę sprawdził dla mnie dokumenty. W ten sposób nie umożliwia mu handlu. Dobra. To co, spróbujemy wrócić do Kandaka, spróbujemy porozmawiać z Groenem oraz z tym drugim gościem, a potem pójdziemy sobie w stronę portu i spróbujemy też coś załatwić. To może zanim pójdę do Kandaka, to pójdę najpierw do nich. Groen, nic nowego. Pamiętaj. Jasne. A ty? Też nic nowego, czyli pewnie Kandak też nic nowego nie powie. Dobra, rozładunek w porcie, tak? No to idziemy. Jak dobrze mieć akrobatykę, musicie przyznać, że naprawdę z nią się podróżuje 1000 razy szybciej. Naprawdę skaczemy na wysokie odległości, dalekie odległości.
Siup. Siup, Marvin, przeskoczysz mi? Jasne. Wyładunku, tak? Tutaj ktoś wyładowuje coś. Chyba. Tu jest zwykły obywatel. Moment, w którym miejscu to miało być? Pracownicy od wyładowania towarów ze statków. Bo tu jest zwykły obywatel, więc on raczej nic nie wie na ten temat. Tutaj ktoś jest na tym statku, nikogo nie ma. Więc ten raczej nas nie interesuje. Tutaj są jacyś robotnicy. Ale to chyba nie wy. Tutaj jest pan przewodnik, gard. Tutaj ktoś jest. Też zwykły obywatel. Tutaj jest pracownik dźwigu. O. Może ty coś wiesz o złotych innosach? Tylko tyle, że każda świnia z miasta teraz chce taką dla siebie. Powariowali wszyscy od tego dobrobytu. Prosty człowiek nie ma co jeść, a oni będą całe statki złotych figurek szukać. Okej, nowy wpis. A może panowie południowcy? No nie za bardzo. Złote innosy. Wygląda na to, że nawet pracownicy portowi nie wiedzą nic o transportach złotych innosów. Może pamiętać o wtopieniu się w tłum i ściąganiu z siebie pancerza podczas rozum. Może wtedy czegoś się dowiem. Pozostało jeszcze miejsce rozładunku w pobliżu stoczni. To wiecie co? To w takim razie się przebierzemy w jakiś taki ciuch. Taki, no nie wiem. Może marynarza, taki zwykły. Ej, ty. Niestety jestem... Dobra. W okolicy stoczni, tak? No to okej, idziemy. O, właśnie, mamy tablicę ogłoszeniową, więc to się przyda. Bierzemy sobie tutaj nowe rzeczy. Widzicie, ile listów gończych? Mapa miasta niepotrzebna. Czytamy od razu to wszystko. Mamy sporo listów gończych. Nowe przepisy jakieś wpadły? Nie za bardzo. To możemy przeczytać. Rozumiem. Dobra, nie będziemy może czytać tych rzeczy. Tylko po prostu. Możecie sobie przeczytać, ja sobie potem przeczytam po nagraniu. Żebyśmy nie tracili na to czasu. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Dobra. To co? Myślę, że w stroju marynarza będziemy dosyć dobrze... Hej. Wiecie co. Będziemy nierozpoznawalni raczej. Robotnik Chwila. Może? Nic z tych rzeczy. Może kolejny jakiś pracownik dźwigu mi coś powie tutaj w tym miejscu. Dobra, tu jest jakiś jeden statek. I tam jest właśnie pracownik dźwigu. Ej, ty. Chyba to będzie dobry trop. Ej, ty. Wiesz, gdzie są rozładowywane statki przewożące złote innosy? Jak pracuję tutaj 20 lat, tak nigdy nie widziałem statku ze złotymi innosami. Czasami ktoś posążek albo dwa ma przy sobie, jeśli go stać. Ale cały statek... Takich rzeczy jeszcze u nas nie było. Dobra. Pracownik przy stoczni pierwszy słyszy o statku ze złotymi innosami. Coś mi tu nie pasuje, muszę szukać dalej, może inni pracownicy wiedzą coś więcej. Strażnik może nie. Słyszałem, że interesuje cię cały statek złotych innosów. No. Chciałem się tylko dowiedzieć, kto je sprowadza. Słyszałem, że są sprowadzane drogą morską. Oczywiście, że są. Z Warantu, z Nordmaru, z całej Myrtany. Mamy wszystkie, jakich możesz sobie zażyczyć.
Właściwie to szukam pracy. Słyszałem, że można nieźle sobie przy tym dorobić. Czyli chcesz ciosać. Ciosać? Ciosać figurki. Na początku, jak głupi, założyłem, że może chcesz je kupić. To jak, zainteresowany? Chętnie skorzystam. W takim razie idź do slumsów i szukaj chaty z małym paleniskiem i krzesłem przy wejściu. Zazwyczaj słychać przy niej odgłosy piłowania. Praca wre przez cały dzień. Tam znajdziesz szefa, on już zobaczy, czy się do czegoś nadajesz. No okej. Czyli co, mam rozumieć, że oni robią te figurki z drewna i potem je pozłacają, posrebrzają i brązują, tak się mówi? Wiecie, że są brązowe inosy na przykład, no nie? Takie miedziane jakby. Dobra, do slumsów, tak? To tutaj będzie nam wygodnie chyba przejść tędy. Niech będzie. Oczywiście standardowa moja droga. Jak widzicie, dzisiaj zadanie o złotych innosach. Normalnie super. Czyli opłacało się przebrać w strój marynarza, wydaje mi się. Dobra, do slumsów już jest niedaleka droga. Z krzesłem przed wejściem i paleniskiem. No dobra, spróbujmy więc. Krzesło przed wejściem i palenisko. Spróbujmy poszukać. Tutaj raczej nie. Szukamy może jakiegoś paleniska, chociaż bardziej krzesło przed wejściem. Będzie raczej, wiecie. Tu coś jest. Tego nie da się otworzyć. Biedak. A tu? No niczego raczej tutaj nie ma. Jest jakieś palenisko. Czyżby to było tu? Mhm. Jest Mures! Wow, tego się nie spodziewałam, czyli Mures jest szefem. Ej, nie mogę z nim ten pogadać. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tu też jest palenisko. Krzesło przed wejściem? Ej, tu ktoś leży. Zwykły obywatel. Dobra, sprawdźmy dziennik. Wszystko zaczyna łączyć się w całość. To Mures musi być facetem od wytwarzania figurek. Pozostaje mi tylko go znaleźć i zdobyć jakieś dowody. Podobno szuka ludzi do pracy. Może spróbuje zdjąć pancerz i udawać biedaka, aby dostać się do środka. Powinien być w slumsach w domu, z którego dobiegają odgłosy piłowania i przed którym znajduje się palenisko. No znalazłam, chyba że muszę się w ogóle rozebrać. Na to wygląda, bo tutaj jest Mures, oczywiście przed nami. To ty jesteś Mures? Może, a co? Słyszałem, że szukasz ludzi do pracy. Może, a czemu pytasz? Szukam jakiegoś zajęcia, za coś trzeba w końcu żyć. Nawet jeśli szukam kogoś do pracy, przydasz mi się do czegoś? Jeśli powiesz mi, co mam robić, to z pewnością się coś znajdzie. Nie rozśmieszaj mnie. Wiesz, ilu takich obdartusów muszę spławiać? Pokaż mi, że potrafisz coś zrobić w drewnie, a ja już ocenię twoją przydatność. Jeśli nic nie potrafisz, to lepiej spadaj, albo moja banda się tobą zaopiekuje. Mhm. Przyjaciel nauczył mnie ostatnio robić drewniane ścierwojady. Myślę, że z innosami też sobie poradzę. Ścierwojady, powiadasz? Nie uwierzę, póki nie zobaczę. Siadaj, zobaczymy, jak ci to wychodzi. Trochę słabo. A tu jest to krzesełko. Czy Marvin faktycznie wystruga ścierwojada? Czyli wszystkie złote innosy są tak naprawdę drewniane? Są pozłacane. Kupujący oglądają złotego innoska z wierzchu. W
W ten sposób są po prostu dużo tańsze i każdy może sobie na nie pozwolić. W jaki sposób je pozłacasz? To już mój sekret. Gdybym zaczął go rozpowiadać, to w ciągu kilku dni straciłbym swój interes. Nie jest źle. Trochę poćwić i może uda się to komuś sprzedać. Masz tu klucz. Właź do środka, Mia powie ci co i jak. Mia, tak? No dobra. Siadaj i do pracy. Co mam robić? Żartujesz sobie? Siadaj i ciosaj im nosy. Jeśli nie wykonasz dziennej normy, to nawet nie myśl ani o zapłacie, ani o przerwie. Ile wynosi dzienna norma? Większość pracowników jest w stanie wykonać 20 sztuk dziennie. Ile? Patrząc na ciebie, będę zadowolona, jeśli zrobisz chociaż 10. Ile złota otrzymam za jeden dzień? Dajemy ludziom zajęcie i schronienie nad głową, a ci jeszcze złota by chcieli. Przepracuj chociaż jeden dzień, to porozmawiamy o zapłacie. Zaczynasz? Czy mam zawołać chłopców? Dobrze, już dobrze. Okej, okay, nie wiem, gdzie mam sobie usiąść za bardzo. Ach, ciosaj i nosy, dobra. O kurde. Czas na przerwę. Odpocznijcie chwilę i wracamy do pracy. No dobra, co mówi dziennik? Jak się okazuje, inosy wcale nie są złote, tylko drewniane, a następnie się je tylko pozłaca. Teraz mam wejść do warsztatu i porozmawiać z kobietą o imieniu Mia o szczegółach pracy. Mamy odpocząć, tak? No to nie wiem, udawajmy, że coś jemy. Taką malinę na przykład. Taki serek. Dość prosta kradzież. Kontrakt Muresa przy niej znalazłam. Mam Kontrakt Muresa, sprawdźmy to. Mia, ludzie oszaleli na punkcie tych figurek. Jestem w stanie sprzedać ich tyle, ile mi tylko dostarczysz. Wezmę wszystkie, złote, srebrne, brązowe, nie ma znaczenia. Podpisano Mures. Czy my teraz właśnie znaleźliśmy dowód? Chyba tak. To powinno wystarczyć. Przepracuję dzień do końca i uciekam stąd. Hej. Koniec tego. Jasne. Mhm. Nie byłeś tak beznadziejny, jak początkowo przypuszczałam. Kilka z tych figurek może trafi nawet do pozłocenia. Proszę, oto twoja zapłata. Okej, okay, dostałam 2 chleby i 2 wody. Zapłata była równie beznadziejna, co praca. Na szczęście udało mi się zebrać potrzebne dowody. Mogę teraz wracać do Kandeka, razem z nim zdecydujemy, co z tym dalej zrobić. Kandeka? Do Kandeka chyba powinnam powiedzieć. Dobra, przebierzmy się w nasz pancerz, bo aż wstyd łazić bez ubrania. No i co? I lecimy w takim razie oddać to zadanko. Całkiem sprawnie wydaje mi się poszło. Długi quest, naprawdę długi quest. No ale warto. Może jeszcze nawet dzisiaj uda nam się wrócić do tego, do kopalni. Ponieważ już mniej więcej wiem, co i jak powinniśmy tam zrobić. Tutaj panowie śpią. A tam Kandaka tutaj nie ma. To co on robi? Ćwiczy przed tym? Nie wiem. Tak. Jesteś w końcu. Właśnie skończyliśmy rozmowę z Kandakiem, więc to czas, by rozmówić się z tobą. Coś się stało? Czy coś się stało? Przez to zamieszanie, które wywołaliście, połowa miasta mówi o złotych inosach. Już dawno prosiliśmy Kandaka, żeby zaprzestał tych działań, ale on wciągnął w swój obłęd kolejną osobę. Przez swoją nierozwagę naraziliście na straty materialne kupców oraz wprowadziliście zamieszanie wśród wiernych. Sprzedaż złotych innosów jest niezgodna z wolą arcymagów ognia.
śmiesz pouczać o naukach arcymagów ognia. Masz coś jeszcze do dodania? Nie. Tak myślałem. Mam nadzieję, że następnym razem dwa razy zastanowisz się, zanim powiesz coś tak nieodpowiedzialnego. Wracając do sprawy złotych inosów, razem z resztą magów jeszcze raz przedyskutowaliśmy tę sprawę. Posążki te, naszym zdaniem, dają namiastkę bliskości Inosa dla nawet najbiedniejszych obywateli miasta i okolic. Dzięki temu ułatwiają szerzenie naszej wiary w tym dalekim zakątku królestwa. Postanowiliśmy pozostać wiernym naszej dotychczasowej decyzji i nie ingerować w handel złotymi Inosami. Ale zwróciliśmy uwagę, jak niepokojący dla wielu mieszkańców, w tym przede wszystkim dla zasłużonego paladyna Kandaka, jest fakt, że posążki nie miały żadnego kontaktu z boską mocą naszego pana. Dlatego zdecydowaliśmy, że wszystkie wizerunki Inosa, zanim zostaną wprowadzone w obieg wśród kupców, będą uświęcane przez jednego z naszych braci w świątyni. Oczywiście za drobną opłatą, która przeznaczona zostanie na utrzymanie naszego zakonu. Mhm. To lepsza sprawa. Są pewne informacje, które mogą sprawić, że zmienicie zdanie. Cisza! To nie jest dyskusja. Oczekujemy, że zarówno ty, jak i paladyn Kandak zaprzestaniecie wszelkiej działalności mającej utrudnić działanie straganów handlującymi złotymi inosami. W przeciwnym wypadku wyślemy odpowiedni list do twoich przełożonych, Kandaku. Oraz osobiście zwrócimy uwagę Lorenzo na twoją niesubordynację. Jeśli któryś z was będzie miał jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące wiary i tutejszych zwyczajów, to zanim przywrócicie miasto do góry nogami, przyjdźcie do mnie. Tymczasem wracam do świątyni i wam także radzę się tam udać. I wam także radzę się tam udać, by przeprosić za wasze przewinienia. Chwila. Chyba nie wszystko poszło po twojej myśli. Nie wracajmy już do tego. Może opowiem ci chociaż, co udało mi się do tej pory odkryć. Nie. Nie mam zamiaru już więcej o tym słuchać. Wygląda na to, że musiałem fałszywie odczytać wolę Inosa. Może od początku nie chodziło o to, żeby pozbyć się handlarzy, tylko o to, by sprzedawane posążki były poświęcone? W takim wypadku rzeczywiście spełniłem rozkaz mojego pana. I mogę w końcu odpocząć. To jak będzie z moją nagrodą? Wprawdzie nie udało ci się wywiązać z umowy i nie pozbyłeś się handlarzy, ale jestem pewny, że włożyłeś w tę sprawę sporo wysiłku. Ostatecznie zdołaliśmy przysłużyć się zarówno samemu Inosowi, jak i mieszkańcom wyspy. Oczywiście, jako szanowany przedstawiciel mojego zakonu, nie mogę w takiej sytuacji pozostawić cię bez nagrody. Nie mam przy sobie zbyt wiele złota, ale podczas swoich wypraw znalazłem niegdyś pewien cenny zwój. Raczej do niczego mi się już nie przyda. A kto wie, może tobie uratuje kiedyś życie. Zniszczenie zła dostałam. Zadanie złotej nosy zostało przez nas wykonane. To co, wracamy do kopalni, żeby zająć się zadaniem, kto jest kim. Oczywiście pojedziemy z gońcem Araxos. Nie wiem, czy zrobimy to zadanie całe. Wątpię, bo z tymi złotymi inosami się zeszło dosyć dużo czasu. A i tak robiliśmy wszystko dosyć prężnie. Goniec Araxos, zabierz mnie do kopalni gildii. No. Akurat się zrobiło widno, a my będziemy wchodzić do kopalni. Hej, pamiętasz mnie? Razem upolowaliśmy cieniostwora. No. Pewnie, że pamiętam. I naprawdę cię przyjęli do tropicieli. Tak, zrobiłem jeszcze parę robótek dla Garrosa i przyjął mnie w ich szeregi. Ale nie byłoby to możliwe, gdybyś mi nie pomógł z tamtą bestią. Masz, to taki drobny dowód wdzięczności. Niech ci służy. O, eliksir zręczności, dziękuję bardzo. Dobra, wchodzimy. Chcę wejść oczywiście do kopalni. No, super. To co?
Oczywiście całe bryłki musimy sobie wyjąć. Dostałam zapas kilofów tym razem, więc jest miło. Pójdziemy do Bladwina. A raczej pójdziemy w okolice schodów. Do Igora. Ponieważ to jest miejsce, gdzie mnie jeszcze nie było. Znowu ty. Igor nie będzie mógł cię przyjąć ani dziś, ani jutro, ani za tydzień. Naprawdę muszę go zobaczyć. Mam dla niego ważne informacje. Jeśli masz jakiekolwiek informacje dla Igora, to możesz je przekazać Bladwinowi. To on jest jego bezpośrednim przełożonym. Bladwin jest przełożonym Igora, a nie na odwrót? A Bladwin gdzie? Jeszcze pewnie śpi. Ta. Ej, nie mogę. Dobra, ale teraz powinniśmy sobie odblokować jedną rzecz tutaj. Chodźmy do tego szybu, gdzie powinniśmy znaleźć tych gości. Nie, guzik, tu nic nie ma. To co ja mam zrobić teraz według solucji? Kto jest kim? Czemu nie mogę się spotkać z Igorem i dlaczego miałbym przekazywać informacje dla Igora bezpośrednio do Bladwina? Muszę znaleźć jakiś sposób, by dostać się na górne piętro budynku i wyjaśnić to wszystko z szefem kopalni. Może uda mi się znaleźć wejście od drugiej strony budynku. Aha, chyba rozumiem, w czym rzecz. Ten kij bojowy mogę? Dziękuję, się przyda pewnie. Spróbujemy zrobić jedną rzecz, o której sobie zapomniałam, bo... Teraz tutaj po boku powinno się nam przejście otworzyć, a jeżeli się nie otworzyło, to ja nie wiem. Mamy otwarte przejście. Jest drabina na górę. Jest też na dół zejście. To co, może najpierw na dół? Chociaż nie wiem, czy ja w ogóle mogę na górę wejść. Musimy sprawdzić. Nie ta strona. No, Marvin. Okej, tutaj jest jakiś kufer. Wytrych, sen oraz klucz Igora. Kto jest kim? Mam zapasowy klucz prowadzący do pokoju Igora. Znalazłem zwój snu. W okolicy nie ma innych strażników, więc nikt nie powinien widzieć, jak rzucam zaklęcie na strażnika biura Igora. No dobra, tutaj jest jakiś kufer, ale nie mamy wytrychów. A mam prawo, lewo. Kilo, złoto oraz bryłka złota. Dobra, zejdźmy więc. Jeszcze na dół można zejść. Więc też spróbujmy coś znaleźć na dole. Dobra, swoisty magazyn. Dobra. Otwarte. Mięso kopacza, ciemny grzyb, surowe mięso dzika, gulasz z dzika na winie oraz wino. Dobra. To co? Użyjemy pewnie zwoju snu. Chyba na pewno. I spróbujemy tutaj rozwiązać tę całą sprawę. Mamy to. Wchodzimy. I teraz co dalej? No tu możemy wejść. Czego u diabła chcesz? Okej, jest Igor. Kim jesteś? Kto cię tu wpuścił? Przysyła mnie Lorenzo. Miałem się dowiedzieć, co tu się dzieje. Myślisz, że w to uwierzę? Pewnie wysłał cię tu Bladwin, żeby sprawdzić, co powiem. Myślałem, że to ty tu rządzisz. A czy to wygląda, jakbym rządził? Strażnicy trzymają mnie tu jak w klatce, bo jestem im potrzebny.
Zresztą, po co marnuję ślinę na rozmowę z tobą? Z pewnością to jedna z waszych zabaw, by już całkowicie doprowadzić mnie do obłędu. Dobrze, już dobrze. Wierzę ci. Nie spodziewałem się, że Lorenzo kogoś przyśle. I to kogoś, komu uda się do mnie dostać bez obstawy. Pytaj, o co chcesz. Może uda mi się ci jakoś pomóc. Okej. Czy sytuacja w kopalni zawsze była tak napięta? Ciężko mi porównywać, bo dawno nie widziałem górników. Jeśli jednak pytasz o to, co było zanim się tutaj tak pozmieniało, to nie przypominam sobie większych konfliktów. Już wtedy strażnicy lubili wyciągać od górników bryłkę czy dwie na jakieś piwo, ale ani razu nie doszło do rękoczynu. Nie próbowałeś nic zrobić? Na początku myślałem, że sobie żartują, ale gdy oberwałem żelazną rękawicą prosto w zęby, zdałem sobie sprawę, że nie mają ochoty na pertraktację. Co mogłem zrobić? Wyjść mi nie pozwolą. Listu nie wyślę, bo i tak go sprawdzą. A gdy pojawiał się ktoś z gildii, to robili całą scenę, gdzie stali przy rozmowie i sprawdzali, co mówię. Grałem zgodnie z ich zasadami, bo mi życie miłe. Nie mam zamiaru umierać za jakąś kopalnię. Mhm. Bladwin jest ich szefem? Nigdy formalnie nie określił się jako przywódca, ale to właśnie on wydaje polecenia pozostałym strażnikom. I mnie. Nasza forma rządów zmieniła się tutaj niedługo po jego przybyciu, więc pewnie to był właśnie jego pomysł. Ile to już trwa? Gdyby nie to, że dostaję regularne posiłki, to pewnie straciłbym żrachubę. Ale z moich dokumentów wynika, że przynajmniej pół roku temu zaczęły się tutaj zmiany. No kurde, to dużo czasu. Czyli mówisz, że strażnicy przejęli władzę? Myślę, że wprowadzenie nowych zasad funkcjonowania kopalni to bardziej precyzyjne określenie. Tak naprawdę nie pozbawili mnie mojej funkcji. Dalej zajmuję się rachunkami kopalni i sprawami organizacyjnymi. Tyle, że muszę to robić dokładnie pod ich wytyczne. Lepiej będzie, jeśli już pójdziesz. Gdyby strażnicy... Przykro mi, że nie mogę ci bardziej... Dobra, dziękuję bardzo. Kto jest kim? Udało mi się dostać do Igora. Wygląda na to, że zarządca kopalni pozwolił się zastraszyć Bladwinowi i reszcie strażników, którzy rządzą teraz kopalnią. Taki układ trwa już od wielu miesięcy, dlatego wciąż nie jestem pewny, co sprawia, że dopiero ostatnie wydobycie oraz nastroje zaczęły się pogarszać. Rozejrzę się jeszcze po kopalni. Wydaje mi się, że żeby stąd wyjść, to będziemy musieli znowu użyć snu. A nie, dobra, chłop śpi. Dobra, Bladwin też śpi, więc mamy... Na pewno... Gadaj, gdzie jest Nars, albo obetnę ci te parszywe łapy. A co, zgubiłeś swojego kolegę? Może poszukaj go tam, gdzie leży Roel. Po co mielibyśmy zabijać Roela? Zabiliście jednego ze swoich i teraz próbujecie w to wrobić nas? Chciałem, żebyśmy tu mieli pewien układ, gdzie wszyscy możemy sobie trochę zarobić w miłej atmosferze. Ale jak widać, bez twardej pięści się nie obejdzie. Od tej pory będziecie oddawać całe wydobyte złoto. A jeśli zobaczę, że któryś z was się obija, to osobiście połamię mu ręce. Nie masz prawa! Żądamy widzenia z Igorem! Zapomnijcie o Igorze. Teraz to ja tu rządzę. Jeśli do jutra nie zobaczę tutaj Narsa całego i zdrowego, to wymyślę dla was jeszcze ciekawsze kary. No kurde, nie jest dobrze. Dobra. Chodźmy do tego tunelu, gdzie powinien być Nars, bo to teraz jest miejsce, które powinniśmy odwiedzić. Nie? Ej, ty. Tu jesteś. Szukałem cię. Mnie? O co chodzi? Chodź za mną, nie ma czasu na wyjaśnienia. Okej, tylko się może chłopie nie baguj.
No i pięknie, udało nam się ruszyć sprawę w kopalni. Tutaj nie ma już strażnika. Jesteś wreszcie. Już się martwiłem, że do nas nie dołączysz. Co tu się dzieje? Od jakiegoś czasu prowadzimy tutaj tajne zebrania, by ustalić nasze dalsze działania. Początkowo myśleliśmy, że obejdzie się bez użycia siły. Liczyliśmy, że jeśli w końcu Igor nas wysłucha, to uda nam się dojść do jakiegoś porozumienia. Niestety, dzisiejsza sytuacja pokazała, że nie mamy żadnego wyboru. Tutaj nie chodzi już tylko o warunki pracy i nasze zarobki. Tutaj odbywa się walka o nasze życia. Mhm. Dlaczego mnie tu wezwaliście? Obserwowaliśmy cię od dłuższego czasu. Początkowo chłopcy byli co do ciebie nieufni, ale udowodniłeś, że jesteś jednym z nas. Nie jeden górnik miał dzięki tobie trochę bardziej znośny byt w tej przeklętej kopalni. To jak będzie? Przyłączysz się do nas? Jaki jest wasz plan? Myśleliśmy, żeby po prostu wziąć kilofy w dłonie i ruszyć szturmem na dom Igora. Niech wreszcie pokaże się nam na oczy i coś zrobi. Wydaje mi się, że ktoś wami manipuluje. Co to za pomysł? Masz na to jakieś dowody? Cała ta sprawa z tytoniem wygląda mi na przekręt. Komuś bardzo zależało, żeby was w to wrobić. Komuś? To jasne jak słońce, że to sprawka strażników. Tolek wspominał, że sytuacja pogarsza się od jakiegoś pół roku. No tak, mniej więcej wtedy pojawił się tutaj Bladwin. Został kapitanem straży, gdy kopalnia była powiększana i pojawili się nowi górnicy. A czy wśród nowych górników pojawił się wtedy ktoś szczególny? Większość osób z tamtego rzutu bardzo szybko zrezygnowała. Właściwie to jak się teraz nad tym zastanowię, to został już tylko Murk. Zabójstwo Roela też nie ma większego sensu. Po co mielibyśmy go niby zabijać? Starał się podlizać strażnikom, ale to nie powód. Strażnicy nie mieli powodu, by tracić potencjalne źródło informacji. Cholera! Murk pojawia się w zbyt wielu z tych historii, żeby mógł to być przypadek. Gdy tak teraz myślę, to ten facet ciągle coś komuś podszeptywał. Ciągle kogoś nam tu podsyłał. Czy dawał znać o jakichś wydarzeniach, a nigdy nie chciał się angażować. Co za drań! Chciał, żebyśmy sobie skoczyli do gardeł. Tylko po co? Jaki mógł mieć w tym cel? Zaraz się tego dowiem. Póki co, wstrzymajcie się z buntem. Wydostanę się stąd i przekażę wszystko, co tu zobaczyłem Lorenzo. Dobrze. Teraz, gdy wiemy, kto jest prawdziwym wrogiem, dam radę przekonać wszystkich, by wytrzymali jeszcze trochę. Zajmij się Murkiem. Niech drań pożałuje, że zadarł z górnikami. Jasne, kto jest kim? No, czyli Murk jest głównym podejrzanym. Ten gościu, który w teorii złamał rękę, bo mu się ukruszyła skała. Znaczy złamał. Po prostu się zranił w rękę. Teraz będzie musiał gryźć piach. Trudno. Dobra, jak będzie dłuższy odcinek, to z góry przepraszam, ale chcę skończyć tego questa, bo się ciągnie za nami już trzeci odcinek. Masz przejebane, stary. Tylko pozwól, że ja sobie broń jakąś założę. To pod zręczność jest. Dobra, to lagą go wyklepę. Na luzie. Murk, mamy do pogadania. Ej, ty. Przejrzałem twój plan. Nie wiem, o czym mówisz? To ty od dłuższego czasu próbujesz skłócić górników i strażników. Nawet nie próbuj się wypierać. Mam na to dowody. Od samego początku czułem, że będą z tobą problemy. Umrzesz dla dobra Królestwa Myrtany i Króla Robara. Stary. Przecież ty w ogóle... Daj żyć. Brutal. Okej, nie dobijamy, Marvin? No to nie. Leżeć, bo cię nie obskrobałam z wszystkiego, co masz. Coś miał przy sobie. Mech z kopalni złota. Aha. Dawaj, darmowy kill-off. Spróbujmy coś z tym zrobić. Murk? A, mój łeb. Chwila.
zgadaj, co wiesz. Nic ze mnie nie wyciągniesz. O kurde, chłop się zabił. No to fajnie. Więcej już z murka nie wyciągnę. Zaraz po przegraniu walki wypił jakąś truciznę i padł na ziemię. Przynajmniej mam teraz pewność, że nikt nie będzie już próbował namieszać w kopalni. Sytuacja jest napięta, powinienem udać się do Lorenzo. To chodźmy jak najszybciej. Wychodzimy stąd. Tylko nie tędy. Tędy się nie wychodzi. Ale tędy już wyjdziemy. Nie wykopaliśmy chyba niczego, bo to nie było moim zadaniem tym razem. Chcę opuścić kopalnię. Bladwin polecił mi nie przepuszczać nikogo, dopóki sam nie wróci do kopalni. Bladwina nie ma w kopalni? Tak. Podobno miał jakąś rozmowę z Igorem. Ja tylko widziałem, gdy biegł jak poparzony w stronę miasta. Cholera wie, o co mogło chodzić. Ja tam nie chcę mieć problemów. Dlatego proszę, byś za... Może uda ci się przymknąć na to oko. Bladwin ukręci mi... Zejdź mi z drogi, albo sam cię przesunę. No chodź! A bardzo dobrze macham kilofem, chłopie. No dawaj. No. Tak, kolegę po fachu będziesz lał? O fucken, dobra. On chce ogólnie 50 bryłek ode mnie. Ja go tą lagą nie wyklepę nigdy. Może kilofem, nie? No bo kilof jest dwuręczny. Zapłaciłabym mu te 50 bryłek, ale to jest takie marnotrawstwo. Lepiej go będzie zabić. Znaczy, Boże, no dobra, nie zabić, tylko po prostu zranić, poklepać troszeczkę lagą po brzuchu. Okej, moi drodzy, pokonałam gościa. Co ty miałeś? Miecz odrzuconych. O, całkiem fajna broń, ale widać, że gówniana z jednej strony. Dobra. Zabieramy moje bryłki. Gościu chyba musi mi powiedzieć, że mój pakunek ma, no nie? Ach, mam to bołek, dobra. To co? Ubieramy się na szybko. I co? I będziemy zmierzać jeszcze do Lorenzo na koniec tego odcinka. Będzie znowu trochę długi. Cholera, ta modyfikacja jest... Jest jaka jest czasami. Pierścień pirata mam, to mi niepotrzebne. Dobra. I trzeba założyć jakąś porządną kosę. Dobra, bierzemy gońca i lecimy. To jest oczywiście najemnik, a nie goniec. Weź mnie, zabierz do Lorenzo. No. Trochę mi na tym zeszło, nie powiem. Dobra, ale mam nadzieję, że to nam zakończy całe zadanie przynajmniej. I że exp za to zadanie będzie duży. Naprawdę rozbudowany quest. Ej, ty! Dobrze, że jesteś. Musimy porozmawiać o tym, co zrobiłeś w kopalni. Bladwin zdążył mi już o wszystkim powiedzieć. Cokolwiek powiedział, to kłamstwa. Spokojnie, chłopcze. Myślisz, że tak łatwo można mnie oszukać? Wysłuchałem spokojnie, co Bladwin miał do powiedzenia.
Przesiadłem prawdę od kłamstw i ostatecznie Bladwin otrzymał ode mnie bilet na ekscytującą wyprawę do... A więc to tak Bladwin trafił do kolonii. Próbował zrzucić całą winę na sytuację w kopalni na ciebie. Jedyne, czego nie przewidział, to fakt, iż pracujesz bezpośrednio na moje polecenie. W ten sposób opowiedział mi o wszystkich swoich metodach i przewinieniach, jakby dotyczyły ciebie. A ja otrzymałem jasne dowody na jego winę. W swoim nowym domu będzie miał aż nadto dużo okazji, by wykorzystać swoje talenty do motywowania górników. Muszę ci przyznać, Marvin, masz talent do takich rzeczy. Nie tylko przejrzałeś, co się dzieje w kopalni, ale jeszcze sprawiłeś, że winny sam wszystko wyśpiewał. Jak udało ci się powstrzymać górników przed otwartym buntem? Przekonałem ich do siebie i zapewniłem, że im pomożesz. Sprytnie. Mam tylko nadzieję, że nie naobiecywałeś im zbyt dużo. Prowadzimy tutaj interes, a nie przyczółek dla biednych górników. Będzie nas to trochę kosztować, ale lepsze to niż utrata kopalni. Jest jeszcze coś. Bunt nie był pomysłem górników. Byli manipulowani przez niejakiego Murka. To imię niewiele mi mówi. Mógłbyś rozjaśnić tę sytuację? Murk podsycał nastroje z obu stron, tak jakby zależało mu na upadku kopalni. Gdy prawda wyszła na jaw, rzucił się na mnie, mówiąc, że robi to dla królestwa. Kiedy już zdał sobie sprawę, że przegrał, natychmiast wypił jakąś truciznę. Czyli nie udało ci się nic więcej z niego wyciągnąć? Ja jestem pewny, że to musiał być ktoś z Vanguardu. Te drani od dawna chcą przejąć naszą kopalnię. Krwawy bunt byłby dla nich świetnym pretekstem. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Uratowałeś naszą kopalnię przed prawdziwą katastrofą. Zasłużyłeś sobie na dodatkową nagrodę. Mhm. Co teraz stanie się z kopalnią? Tylko 2000? Liczyłam na więcej. Tam całkiem nowy garnizon strażników. Tym razem na kapitana mianuje kogoś znacznie bardziej doświadczonego i mniej rządnego władzy. Na jakiś czas zamkniemy rekrutację nowych górników, by uniknąć ponownej infiltracji. Muszę jeszcze się zastanowić, jak postąpić z Igorem. To specjalista od rachunków. Ale sytuacja chyba go przerosła. Pewnie zajmie to kilka dobrych tygodni, ale kopalnia znowu zacznie przynosić zyski. Dość już tego gadania. Proszę, oto twoje wynagrodzenie. Masz teraz co świętować, a ja zabieram się za rozwiązywanie tego bałaganu. Okej, okay, dziękuję ci bardzo. W ogóle... W latarni morskiej niedaleko bursztynowego wybrzeża spotkałem kilku rybaków, którzy mieli przy sobie paczki bagiennego ziela. Podejrzewam, że mogą mieć coś wspólnego z przemytnikami. Dobrze. Przekażę to moim łowcom, którzy badają aktualnie tę sprawę. Wciąż czekamy na ich następny ruch i planujemy, jak się ich ostatecznie pozbyć. Jeśli twoja dalsza pomoc będzie potrzebna, to powiadomię cię gońcem. Mhm, okej. Okay. Chwila. Jak sytuacja? Sytuacja na wyspie się pogarsza, a to oznacza, że ludzie coraz częściej będą się uciekać do kradzieży. Musimy podwoić nasze wysiłki, jeśli chodzi o ochronę handlarzy. Okej, okay, dobra. Super, moi drodzy, udało nam się wykonać to przeogromne zadanie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę już montować dla was ten materiał. W kolejnym zajmiemy się pozostałymi zadaniami. Czyli zapewne zaczniemy od zakopanych skarbów, a później zajmiemy się turniejem. Jeszcze jest jedna osoba, którą też chciałabym odwiedzić, bo ma dla nas zadanie poboczne, także myślę, że to też sprawa na kolejny odcinek. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i cześć!